Pewnego dnia ojciec Pio był w swojej celi w klasztorze. Usłyszał pukanie do drzwi. Zastanawiając się, kto to może być, podszedł odpowiedzieć. I był zaskoczony, gdy zobaczył stojącego tam ojca Agustino. Ojciec Agustino był bliskim przyjacielem i spowiednikiem ojca Pio, ale dziwne było znalezienie go w San Giovanni Rotondo, ponieważ ojciec Agustino mieszkał w klasztorze w Montefusco, około 150 kilometrów stąd, a także coś wydawało się nie tak z wyrazem twarzy ojca Agustino. Gdy zaczęli rozmawiać, ojciec Agustino zaczął krytykować post i pokutę ojca Pio, mówiąc, że są przesadne i pokazują, że nie rozumie znaczenia postu i pokuty, że nie rozumie sensu życia zakonnego. Ojciec Pio był zaskoczony surowością tych słów, ponieważ ojciec Agustino zawsze wspierał jego praktyki duchowe. Nie miało to sensu dla ojca Pio, ponieważ zawsze wierzył, że jego oddanie i poświęcenie się są miłe Bogu. Ojciec Agustino kontynuował, sugerując, że ojciec Pio nie musi pozostać w klasztorze, aby zostać świętym. Może to zrobić w świecie, gdzie może mieć bardziej owocne życie. Zakwestionował nawet historię o diabelskich udrękach, które krążyły, sugerując, że były one tylko wytworem chorego umysłu lub w najlepszym wypadku wytworem nadmiernej wyobraźni. Ojciec Agustino mówił z postawą, która oszołomiła ojca Pio. Nie było to typowe zachowanie, do którego był przyzwyczajony. Wyczuwając, że coś jest nie tak, Pio po cichu wezwał boską pomoc i czekał na okazję do zabrania głosu. Gdy ojciec Agustino zatrzymał się, by wziąć oddech, ojciec Pio przemówił i poprosił go o pomoc, mówiąc: Błagaj niebo o pomoc. Wiesz dobrze, ojcze, że dla mnie liczy się wola Boga, aby wzmocnić się. Chciałbym, abyś mi pomógł błagać niebo o pomoc, mówiąc głośno ze mną: Niech żyje Jezus. Nagle postać ojca Agustino zniknęła w mgnieniu oka, pozostawiając za sobą nieprzyjemny zapach. Ten incydent wzmocnił determinację ojca Pio, aby kontynuować swoją duchową podróż bez względu na przeszkody, jakie może napotkać po drodze. Wiedział, że jego pokuta i post są sposobem na zbliżenie się do Boga i że musi pozostać niezachwiany w swojej wierze. Teraz większość z nas uznałaby to wydarzenie za dość przerażające i nie jest to coś, przez co chętnie byśmy przeszli. Ale była kiedyś zakonnica, która chciała być kuszona przez diabła, aby sprawdzić swoją wiarę. Choć w dobrych intencjach, jednak ojciec Pio napisał do niej list w 1918 roku, ostrzegając przed takim pragnieniem. Zalecił, aby odeprzeć pokusę posiadania objawień, ponieważ szatan może to wykorzystać. Może wykorzystać tę skłonność do zmylenia i sprowadzenia na manowce. Mówił to z osobistego doświadczenia, kiedy dzielił się tym, że to naprawdę niewiarygodne, ale diabeł może przebrać się nawet za kapucyna z twarzą drogiego przyjaciela. Teraz umieśćmy to we współczesnym kontekście codziennego życia, ponieważ większość z nas nie szuka wizji diabła. Oto, co święty Bernard ze Sieny naucza. Rada unikania okazji do grzechu jest najlepszą ze wszystkich rad i niejako fundamentem religii. Ruina naszych pierwszych rodziców wynikała z tego, że nie uciekli oni od okazji do grzechu. Bóg zabronił im nie tylko jeść, ale nawet dotykać zakazanego jabłka. W odpowiedzi na kuszenie przez węża Ewa powiedziała, że Bóg przykazał nam, abyśmy nie jedli i nie dotykali Go, ale ona zobaczyła, wzięła i zjadła zakazany owoc. Najpierw na niego spojrzała, potem wzięła go do rąk, a potem zjadła. To
To jest to, co zwykle dzieje się ze wszystkimi, którzy narażają się na okazję do grzechu. Diabeł, zmuszony kiedyś podczas egzorcyzmu do powiedzenia, które kazanie najbardziej mu się nie podobało, wyznał, że były to kazania o unikaniu okazji do grzechu, ponieważ tak długo, jak wystawiamy się na okazję do grzechu, diabeł śmieje się ze wszystkich naszych dobrych celów i obietnic złożonych Bogu. Ten, kto jest świadomy sideł, będzie bezpieczny, ale jeśli zamiast wycofać się z nich, chrześcijanin zbliża się do nich, jak może uniknąć złapania przez nie? Diabeł jest przebiegły, aby znaleźć pretekst, abyśmy uwierzyli, że okazja, w której się znajdujemy, jest naprawdę konieczna. Święty Cyprian mówi, że skarb nigdy nie jest bezpieczny, dopóki złodziej jest w nim ukryty. Ani jagnię nie jest bezpieczne, gdy mieszka w tej samej jamie co wilk. Dlatego święty Alfons z Liguori i ojciec Pio mówią bardzo jasno, że szukanie lub narażanie się na pokusy nie jest wskazanym sposobem na wzmocnienie naszej wiary, a wręcz przeciwnie, jak nauczał nas Jezus w modlitwie pańskiej. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.